widzimy ten olbrzymi potencjał w tym, że śmiechoterapia, którą prowadzą doktorzy klauni, niezwykle zbiega się też z tego terapią. Tak samo dużo śmiechu i energii wyzwalają te czworonożni przyjaciele, kiedy są podczas tych wizyt z nami, a są też olbrzymią atrakcją podczas takiego pobytu w szpitalu. Bardzo miło nam słyszeć, kiedy mali lub więksi pacjenci mówią, że nie wiedziałem, że w szpitalu może być też fajnie, że mogą się dzieć tak różne rzeczy, a to odwiedzą nas doktorzy klauni, a to odwiedzą nas psi przyjaciele, psi terapeuci i widzimy też olbrzymią właśnie taką motywację do wielu rzeczy, czyli osoby, które faktycznie jest część osób, które się oswaja z tymi psami dopiero, no bo nie mają swoich psów, więc potrzebują takiego przełamania barier, trochę pokonania stresu. No i jest część takich osób, które swoje psy ma, ale tęskni na przykład za nimi, więc jest też to wypełnienie tej luki i tęsknoty.